Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, jestem Masza, a dzisiaj pokażę wam, jak pozbyć się nosa, tak żeby wyglądać jak Lord Voldemort i po prostu na fotach catfishować wszystkich, że nie macie nosa. Także ja, bo często się pytacie właśnie, czy robiłam nos, u kogo robiłam nos, w ogóle często w ogóle ludzie się nawet nie pytają, czy robiłam nos, tylko gdzie robiłam nos, ja takie bitch, w domu. Także ja, jak jesteście ciekawi, to zapraszam i pokazałam jakby wam całą technikę, ale proszę nie zwracajcie uwagi na mój obrzydliwy ryj dzisiaj, bo mam zupełnie nerek i bardzo chciałam nagrać ten tutorial, a nie chce mi się poprawiać tapety już, w sensie malować, wiecie, tak wiesz, wiecie, full tapeta, ale starałam się, wiecie, jak najdokładniej wam pokazać niwelację nosa, także ja. Yeah. Zapraszam was na wszystkie moje social media, czyli Instagram, dlaczego ja zawsze mam ochotę powiedzieć Facebook, Instagram, Twitter i TikTok, and yeah. Miłego oglądania. Więc pierwszym krokiem, chwila, najpierw czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować bronzera, pędzelka takiego puchatego małego, puchaty pędzelek numer 2 duży i róż. Nie musi być taki, wiecie, w płynie, może być zwykły róż. Korektora w sumie nie, będziemy potrzebować gąbki, pudru, takiego, wiecie, transparentnego i puszka. Ja kiedyś nie używałam puszka, to jest mega ważne, żeby mieć puszek, bo tak, naprawdę o wiele lepiej wygląda makijaż, jak przyklepiecie go puszkiem niż gąbką, jak zrobicie baking, serio, jakby widziałam to gdzieś na TikToku, kupiłam ten puszek i I'm in love. Dobra, więc zacznijmy od tego, że po prostu bierzemy bronzer, mój już jest, ma parę lat i ten puchaty pędzelek i ja konturuję od oka, jakby od początku brwi w dół. I pamiętajcie, żeby otrzepać za każdym razem pędzelek z bronzera. Delikatnie bronzerem prowadzę wzdłuż nosa. I staram się trzymać takiej, wiecie, prostej linii, jak najbardziej ku wewnętrznej strony nosa. To nie musi być idealne, ale teraz biorę znowu trochę więcej bronzera tym razem i tym samym pędzelkiem mega tutaj tak przyciemniam pod nosem, bo to będzie sprawiało, że po prostu nasz nos będzie się wydawał krótszy i bardziej zadarty. W ogóle sorry za moją tapetę obrzydliwą, która już mi schodzi, ale mam zupełnie nerek i po prostu nie mam siły. Chciałam dla was nagrać quick tutorial. Dobra, i to samo robimy teraz z drugą stroną. I teraz, kiedy wyglądamy a little bit crazy, bierzemy ten nasz puszek i puder transparentny i będziemy to tak tutaj, wiecie, czyścić. I ja zaczynam też od oka przy brwi, jakby wiecie, o co chodzi, gdzie się łączy nos z brwiami. I staram się równą linią jakby prowadzić ten puder puszkiem, cały czas go dokładając, bo zawsze musi być taka, wiecie, gruba warstwa, żeby wam się po prostu nie zdarł podkład. Jak będziecie trzeć tym puszkiem przy nosie. I daję trochę tutaj na środek. Yeah. Ok, i teraz jak już wiecie, wszystko nam się ładnie upiekło i tak dalej, bierzemy ten większy puchaty pędzelek i wszystko strzepujemy do środka. Okej, i jak widzicie, teraz nos wydaje się o wiele, wiele mniejszy, ale to jeszcze nie wszystko.
Bierzemy trochę różu teraz. Jak nie macie płynnego, to nic, to po prostu użyjcie zwykłego. I ja lubię mega taki efekt, wiecie, cute. I tutaj lubię mieć taki, wiecie, zaczerwieniony nos, jakbym się opaliła dopiero co. Taka, wiecie, była sun-kissed. I biorę taką małą kropelkę tego tintu. Oh my god, too much. Dobra, i sobie tak wklepuję go dookoła. Dookoła czubka nosa. Okej, okay, i jeśli wam jest niewystarczająco, bo nie wiem, wydaje wam się, że macie jeszcze trochę za duży nos, to znowu bierzemy ten pędzelek, którym wcześniej robiliśmy konturowanie, i jeszcze poprawiamy. Ups! Poprawiamy ten wybejkowany nos. Ja zawsze trochę poprawiam tutaj, wiecie, na dole i trochę tu. Okej, okay, i na tym w sumie już można zakończyć całe konturowanie, jeśli wam tak się podoba. Czyli, nie wiem, poprawić albo nie poprawiać i tylko z tym różem i jest git. Ale ja jeszcze lubię coś zrobić, wiecie, a little extra. I teraz przysikam w ogóle całą twarz. I znowu musimy poczekać, aż wyschnie. I będziemy teraz rozświetlać nos, ale nie tak, wiecie, zwyczajnie, jak zawsze robią, że tutaj końcówka nosa, tu i tyle. Bo to wam tak naprawdę powiększa nos. Pamiętajcie, że jak tutaj nałożycie, na sam czubek nosa nałożycie rozświetlacz, to wam tylko powiększy nos i będzie się wydawał z frontu większy. Także tego nie robimy. Bierzemy na płaski pędzelek jakiegoś tam rozświetlacza, którego używacie. I uwaga, rozświetlamy tą część, czyli nasadę nosa. Trochę tutaj. I tu zostawiam taką przerwę specjalnie. Czubka w ogóle nie ruszam. Tu po bokach. Nie wiem, czy to widzicie. To jest właśnie tutorial, jak się pozbywam nosa. Często się pytacie, czy mam operację jakąś wstyczą, czy nie. A ja po prostu mega mocno konturuję fot... Mega konturuję nos do fot i to jest wszystko makijaż, także mam nadzieję, że wam się podobało i zostawcie łapkę w górę, jeśli tak, jeśli nie, to zostawcie łapkę w górę, też w górę. Jeśli wam się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół, subskrybujcie i widzimy się w następnym filmie. A następny film, spoiler, będzie zajebisty, jak każdy vlog, ale który będzie zajebisty, bo mam dwie opcje na nie, na te filmy, który będzie w niedzielę, i jeśli jedno wypali, to będzie zajebiście, a jeśli nie, to też będzie zajebiście, także miłego czwartku wszystkim and bye!